Buenas tardes, czyli cześć po południu. Zaczynamy dzisiejszą audycję. Witam Was bardzo serdecznie. Wiśniewska Agnieszka z tej strony. Mam nadzieję, że wszyscy już są zwarci i gotowi na dzisiejsze nasze spotkanie. Będziemy rozmawiać o szczęściu, o tym, czy Hiszpanie są szczęśliwi. Jest to audycja Hiszpański Shot, ciekawostki językowe i kulturalne. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Hola, buenas tardes. Jak wspomniałam, będziemy dzisiaj mówić o szczęściu i o tym, czy Hiszpanie są szczęśliwi. Jestem ciekawa, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Z tego, co wiem, zazwyczaj spotykam się z takim właśnie stwierdzeniem, że Hiszpania kojarzy się z uśmiechem, ze słońcem, z tym, że wszystko jest piękne, ładne i kolorowe. Dzisiaj przekonamy się, czy tak aby na pewno jest. Mam nadzieję, że przybliżę Wam troszeczkę kulturę i zwyczaje hiszpańskie podczas naszych audycji. A dzisiaj przekonacie się, że słońce to nie wszystko. Taka informacja na sam początek. Jeżeli ktoś chciałby zadzwonić do radia i porozmawiać ze mną, zamienić parę słów, może to być po hiszpańsku, może to być po polsku, chciałby powiedzieć nam, że jest szczęśliwy i dlaczego, to możecie dzwonić, podaję numer telefonu 32 32 68 475. Dla osób, które słuchają i rozumieją hiszpański, el numero de telefono es 32 32 68 4 7 5. Zawsze są problemy z liczbami po hiszpańsku, także na moich zajęciach bardzo często, gdy prowadzę lekcje z liczb, mówię, podaj mi swój numer telefonu i wpisuję na swój telefon dany numer telefonu i często dzwonię na podany numer po hiszpańsku przez mojego ucznia i powiem Wam, że nieraz dodzwoniłam się zupełnie do nie tej osoby, której chciałam się dodzwonić, a wszystko dlatego, że ktoś mi podał po prostu zły numer, bo się pomylił. Także Aneta może się do nas dodzwoni z Ostródy. Ja witam z Zawiercia. Przypomnę, że dzisiejszy temat naszej audycji jest to szczęście. Czy Hiszpanie są szczęśliwi? Otóż na pewno tak. Jako mentalność hiszpańska podejrzewam i wiem, znam też wielu Hiszpanów, że są to ludzie z natury szczęśliwi, weseli, radośni. W ostatnich latach nie mają zbyt wielu powodów do szczęścia, o tym powiem w drugiej części tej audycji. Natomiast teraz skupmy się na pozytywach. Hiszpania. Jest to kraj bardzo słoneczny, a wiadomo, że jeżeli jest słońce, w momencie gdy wychodzi za chmurek, co my wyczekujemy w Polsce bardzo mocno, to od razu nam się wszystkiego chce. Jesteśmy pozytywni, jesteśmy pełni energii, szczęśliwi, uśmiechnięci, radośni i wszystko, co jest najlepsze. Tak więc można by sądzić, że w Hiszpanii zawsze są tacy ludzie, zawsze są szczęśliwi. Chciałabym Wam przybliżyć mniej więcej, jak to wygląda w liczbach, jeżeli chodzi o Polskę. Najbardziej nasłonecznionym miastem w Polsce jest to Poznań, który ma około 1900 godzin słonecznych w ciągu roku, ale gdy go porównamy na przykład z Malagą, która jest na południu Hiszpanii, ma prawie 3000 godzin słonecznych w roku. Różnica jest znacząca, naprawdę duża, prawie dwa razy tyle. I można byłoby sądzić, że no to jak? Ludzie w Hiszpanii są szczęśliwi dwa razy bardziej niż w Polsce, czy jednak nie? Na to pytanie zostawię Wam odpowiedź, żeby każdy z Was się zastanowił, a może jest ktoś tutaj, kto nas słucha, jest w Hiszpanii i nam napisze, jak wygląda u niego w mieście to. I także pogoda zawsze ma wpływ na to, jak się czujemy i jacy jesteśmy. Także na pewno to ma znaczenie. Oprócz tego zostały przeprowadzone badania w Hiszpanii i według ankiety około 65% ankietowanych Hiszpanów powiedziało, że jest szczęśliwych. To w takim razie, jak sądzicie, ile
procent ludzi szczęśliwych jest w Polsce? Bardzo mnie ciekawi wasza odpowiedź, bo wydaje mi się, że jest to dużo mniej. Jak pytam się ludzi, co sądzisz o Hiszpanach? Oni są super, weseli, fajni ludzie, pozytywni, pełni energii, zawsze uśmiechnięci. Ola profesora, Tomasz napisał na fanpage'u radiowym, witam cię Tomku. Eres una persona feliz, a ver si nos puedes responder y puedes llamarnos a la radio. Być może zadzwonisz do nas do radia na numer telefonu 32 32 68 475 i podzielisz się z nami twoim szczęściem. Tomku, czekam na twój telefon. Być może za niedługo się usłyszymy. Czekam. Tak więc nie mamy statystyk, ile Polaków jest szczęśliwych, ale obstawiam, że jest to w granicach 40%. Myślę, że nie więcej. Obecnie Hiszpanie nie mają zbyt wielu powodów do radości, jak i inne kraje, i inne narodowości, inne nacje. I zastanawiam się, czy to jest spowodowane tylko koronawirusem, czy też innymi jakimiś aspektami. Mam tutaj pewne też dane dotyczące różnych innych statystyk. Tym razem w kolejnej części naszej audycji powiem wam, o czym pewnie nie wiecie. A mianowicie, owszem, Hiszpanie są bardzo pozytywnymi ludźmi, bardzo mentalność mają radosną, ale czy można zmierzyć szczęście? Wydaje mi się, że tak. I na szczęście składa się wiele faktorów. To, że jest słońce, palmy, morze, piasek i piękny krajobraz, to nie wszystko. Wyobraźcie sobie, że jesteście sobie w Hiszpanii, macie widok z okna na morze, palmy, możecie sobie wyjść na plażę, bądź pochodzić po górach, Pirenejach zresztą pięknych. Ale wyobraźcie sobie, że nie macie pracy. Wyobraźcie sobie, że nie macie za co zapłacić za mieszkanie. Wyobraźcie sobie, że ludzie, którzy mają w mentalności chodzenie do restauracji, spotykanie się z przyjaciółmi w barach, nie chodzą, bo są zamknięte. Albo nie chodzą, bo nie mają pieniędzy na to. A dlaczego tak jest? Bo nie mają pracy. A dlaczego nie mają pracy? Bo większa część Hiszpanów pracuje w turystyce, która jest ściśle związana z dochodami właśnie tych ludzi. Teraz wyobraźcie sobie, że jest koronawirus i nie ma turystów, albo jest ich bardzo mało, wiele rzeczy nie działa, bezrobocie sięga, wyobraźcie sobie, aż 16% na dzień dzisiejszy, w Polsce jest to 3. Tak więc zastanówcie się, czy w takim klimacie, super, jest słońce, jest fajnie, ale nie macie pieniędzy, nie macie pracy, nie macie za co żyć. Problemy narastają, jest coraz gorzej i nie ma jakiejś perspektywy na chwilę obecną, no to co wam z tego słońca? Co z tego, że jest piękna pogoda i jest słońce, jak nie można cieszyć się życiem, bo nie ma za co? Owszem, powiecie, można iść do parku, można iść do lasu, można iść na plażę, można się za darmo wykąpać w morzu. Okej, wszystko w porządku, tylko problemy się zaczynają, jak nie masz za co zapłacić hipoteki, jak nie masz za co zapłacić czynszu, jak nie masz za co kupić jedzenia. Także w tym momencie Hiszpania przeżywa naprawdę głęboki kryzys i nie jest tak kolorowo. Z doświadczenia i z pierwszej ręki wiem, bo mam wielu znajomych i wiem, że niektóre osoby, które jakoś sobie radziły w życiu całkiem nieźle, w ostatnim roku potracili wszystko w zasadzie, i stoją w kolejce w Caritasie po jedzenie, bo nie mają co jeść, bo nie mają jak zarobić na życie. Pomoc rządu jest na tyle mała, że jest naprawdę niewystarczająca. Wyobraźcie sobie, że osoby poniżej 25 roku życia w Hiszpanii, aż 40% z nich nie ma pracy. W
w tej statystyce jest mój brat, który mieszka właśnie w Hiszpanii. Niko, pozdrawiam cię serdecznie. Szuka pracy już od roku czasu i tej pracy nie może znaleźć, jakiejkolwiek. Tak więc zastanówmy się, czy rzeczywiście są szczęśliwi. Czy można być szczęśliwym, gdy nie można zaspokoić podstawowych potrzeb. Jeżeli chcecie im pomóc, to jedźcie po prostu na wakacje do Hiszpanii, rezerwujcie hotele śmiało, nic naprawdę tam się złego nie dzieje. Normalnie życie wygląda, nie ma jakichś mocnych obostrzeń, są one znoszone. Teraz można się przemieszczać. Wbrew pozorom Polacy i wszyscy inni obcokrajowcy mają większą swobodę przemieszczania się niż sami Hiszpanie. Być może już to zostało zdjęte lub jest zdjęte na ten moment. Nie wiem, jak tam sytuacja wygląda na bieżąco, natomiast wybierzcie się do Hiszpanii, pomóżcie tym ludziom, czy Włochy tak samo, nie tylko sama Hiszpania ucierpiała w COVID-zie, natomiast naprawdę Hiszpania jest to kraj, który no, mocno dostał po głowie, jeżeli chodzi o ten temat. Także w Polsce wcale nie mamy tak źle. Wygląda na to, że u nas jest bezrobocie tylko 3% i naprawdę jeżeli tylko ktoś chce znaleźć pracę, to znajdzie pracę, a słońce do nas zawita i już się zbliża pomału lato, także na pewno każdy będzie jeszcze bardziej szczęśliwy. To, że Hiszpanie mają problemy, to wiemy już. To, że jest ciężko, to też już wiemy, ale wiemy również, że po każdej burzy wychodzi słońce i wychodzi tęcza, więc mam nadzieję, że i Hiszpania tym razem wyjdzie obronną ręką z tej sytuacji, która ma miejsce i poradzą sobie z tymi problemami i tego lata już zawitają setki tysięcy, milionów turystów i odbudują tą gospodarkę, pomogą tym ludziom, że w końcu będą mieli za co żyć i będą mieli po prostu pracę. Także zachęcam gorąco do podróżowania, jeżeli ktoś by chciał jakiejś rady zasięgnąć, gdzie pojechać, jak zorganizować wyjazd, jakieś rady, to znacie mnie, jestem tutaj z wami cały czas, możecie napisać czy to do radia, czy to na Facebooku radiowym, Radia Zawiercie oczywiście, lub na mojego Facebooka, możecie na Messengerze pisać, każdemu chętnie pomogę, doradzę, co i jak zorganizować, abyście byli właśnie zadowoleni z waszych wakacji. Tymczasem ja się z wami żegnam, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj i widzimy się, przypominam, już za tydzień, 20:15, jak zawsze, a tymczasem...